Rozdział 6 W poniedziałek rano Tomek był w kiepskim nastroju. Zawsze tak było, kiedy rozpoczynał się nowy, przerażliwie długi tydzień szkolnej udręki. Tomek wzdychał, że byłoby lepiej, gdyby niedzieli nie było w ogóle, bo wtedy łatwiej można by się przyzwyczaić do niewoli. Leżał w łóżku i rozmyślał. Nagle przyszło mu do głowy, żeby udać chorego i nie pójść do szkoły. Zaświtała mu słaba nadzieja. Poddał swój organizm gruntownym oględzinom. Nie odkrył jednak żadnych dolegliwości, wobec czego zbadał się jeszcze raz. Przez chwilę wydawało mu się, że odkrył objawy kolki i dodało mu to znacznej otuchy. Niestety objawy szybko osłabły i w końcu zupełnie przepadły. Szukał dalej. Nagle coś odkrył. Jeden z górnych przednich zębów wyraźnie się chwiał. Wspaniale. Już miał zacząć jęczeć, gdy przyszło mu na myśl, że jeżeli stanie z tym argumentem przed Trybunałem Domowym, ciotka zaraz wyrwie mu ząb, a to będzie bolało. Postanowił więc trzymać sprawę zęba w rezerwie i szukać dalej. Przez jakiś czas nic nie przychodziło mu do głowy. Naraz przypomniał sobie, jak lekarz opowiadał o pewnej chorobie, przez którą ktoś musiał dwa czy trzy tygodnie leżeć w łóżku i o mało co palca nie stracił. Czym prędzej wysunął spod kołdry skaleczony palec u nogi i obejrzał go dokładnie. Nie miał wprawdzie pojęcia, jakie powinny być objawy tej choroby, ale w każdym razie warto było spróbować. Zabrał się więc z zapałem do jęczenia. Sid spał jak zabity. Tomek jęczał coraz głośniej i zdawało mu się, że palec naprawdę zaczyna go boleć. Sid ani drgnął. Tomek aż się zasapał z wysiłku odpoczął więc trochę, a potem wciągnął w płuca potężny haust powietrza i wydał całą gamę cudownych jęków. Sid dalej chrapał w najlepsze. Tomka ogarnął gniew. Zawołał: "Sid! Sid!" i potrząsnął nim mocno. Ten sposób okazał się skuteczniejszy. Tomek natychmiast wydał nową serię rozpaczliwych jęków. Sid ziewnął, przeciągnął się, Chrapnął jeszcze raz, po czym podniósł się na łokciu i wybał oczy na Tomka. Ten jęczał dalej. Tomek! Tomek! Zawołał Sid. Nie ma odpowiedzi. Tomek! Co ci jest? Tomek! Sid potrząsnął bratem i z przerażeniem patrzył mu w twarz. Och, Sid, przestań, nie nie. Jęknął wreszcie Tomek. Co ci się stało? Trzeba zawołać ciocię. Nie, daj spokój. Może samo przejdzie. Nie wołaj nikogo. Muszę zawołać. Nie jęcz tak. Tomku, to straszne. Długo tak się męczysz? Kilka godzin. Au, nie rusz mnie, Syt! Umieram. Dlaczego wcześniej mnie nie obudziłeś? Tomek, proszę cię, przestań, bo aż mi skóra cierpnie. Powiedz, co ci jest. Syt, przebaczam ci wszystko. Jęk. Wszystko, co zrobiłeś mi złego. Jęk. Gdy mnie już nie będzie. Tomek, nie umieraj. Błagam cię, nie umieraj. Może. Wszystkim przebaczam. Jęk. Powiedz im to, Sid. A moją ramę okienną i kota z jednym okiem daj tej dziewczynie, która niedawno przyjechała do naszego miasta i powiedz jej. Ale Sid porwał już ubranie i wypadł z pokoju. Tomek cierpiał teraz naprawdę, bo jego wyobraźnia pracowała na najwyższych obrotach jęki dźwięczały szczerym bólem. Sid pędził po schodach na dół i wrzeszczał. — Ciociu, ciociu, Tomek umiera! — Umiera? — Tak, choć prędko. — Bzdura, nie wierzę. Ale mimo to pobiegła na górę, a Sid i Mary za nią. Twarz jej zbladła, usta drżały. Przypadłszy do łóżka, wyszeptała niemal bez tchu. — Tomku, na miłość boską, co ci jest? — Ach, ciociu, jestem... — Dziecko, co z tobą? Ach, ciociu, mój skaleczony palec, zmartwiał zupełnie. Ciotka padła na krzesło. Najpierw zaczęła się śmiać, potem zaczęła płakać, a potem śmiała się i płakała jednocześnie. W końcu przyszła nieco do siebie. Oj, tomku, ale mi stracha napędziłeś! A teraz dosyć tych głupstw. Byłaś z łóżka. Jęki tomka od razu ustały. A i palec przestał boleć. Było mu trochę głupio. Ciociu, powiedział. On naprawdę tak dziwnie mi zmartwiał i tak mnie bolał, że nawet zapomniałem o zębie. O zębie? O jakim zębie? Jeden mi się rusza i boli okropnie. No, no, tylko nie zacznij znowu jęczeć. Otwórz buzię. Tak, ząb rzeczywiście się chwieje, ale od tego nie umrzesz. Mary, daj mi kawałek jedwabnej nitki i przynieś zapalone polano z pieca w kuchni. Wiesz, Ciociu? Już mnie wcale nie boli. Słowo daję. Nie trzeba go wyrywać. Ciociu błagam, chcę iść do szkoły. Naprawdę? Co ty mówisz? Więc po to była ta cała komedia? Bo chciałeś wykręcić się od szkoły i iść na ryby? Ach, Tomku, Tomku, ja cię tak kocham. A ty do grobu chcesz mnie wpędzić swoimi wybrykami. Tymczasem pojawiły się instrumenty dentystyczne. Ciotka Poli mocno obwiązała chory ząb nitką, a jej drugi wolny koniec przymocowała do łóżka. Potem chwyciła płonące polano i nagle zamachnęła się nim tuż przed nosem Tomka. Tomek szarpnął głową do tyłu, a ząb zawisł u krawędzi łóżka. Powiedziane jest, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Gdy Tomek po śniadaniu szedł do szkoły, był przedmiotem zazdrości każdego chłopca, którego spotkał. Bo szczerba w górnym rzędzie zębów umożliwiła mu spluwanie w nowy, niezwykły i podziwugodny sposób. Szedł za nim cały orszak chłopców, mocno zainteresowanych jego wynalazkiem. Pewien chłopak, który miał ucięty palec i do tego momentu olśniewał wszystkich, będąc otoczony powszechnymi hołdami, stracił nagle zwolenników i aureole sławy. Mocno przygnębiony takim obrotem sprawy, oświadczył z udaną pogardą, że to całe spluwanie tomka to żadna sztuka, ale inny chłopak powiedział mu: Spróbuj sam, mądralo! I bohater, strącony z piedestału, odszedł jak niepyszny. Chwilę później Tomek spotkał młodego włóczęgę Hakelberego Fina, syna miejscowego pijaka. Wszystkie matki serdecznie go nie cierpiały i bały się jak ognia, gdyż był to próżniak, ulicznik i ordynus. Oraz dlatego, że był przedmiotem uwielbienia ich własnych dzieci, które znajdowały niezwykłą przyjemność w jego towarzystwie i z całej duszy pragnęły go naśladować. Podobnie jak inni synowie porządnych rodziców, Tomek także zazdrościł hakowi jego wspaniałego, barwnego życia w włóczęgi i miał surowy zakaz bawienia się z nim. Bawił się więc z nim ilekroć tylko nadarzyła się sposobność. Hak ubierał się w stare ubrania ludzi dorosłych, które, zaplamione i postrzępione, wisiały na nim w artystycznym nieładzie. Kapelusz haka był bezkształtną ruiną, a naderwany kawałek ronda zwisał jak półksiężyc. Marynarka, jeżeli w ogóle miał ją na sobie, sięgała mu do pięt, a wybrzuszone na siedzeniu spodnie, z wystrzępionymi, ubłoconymi nogawkami, trzymały się na jednej szelce. Była to więc bardzo malownicza postać. Hak chodził gdzie chciał i kiedy chciał. Sypiał na schodach, gdy było ładnie, a w pustych beczkach, gdy było brzydko. Nie musiał chodzić do szkoły ani do kościoła. Do nikogo nie musiał mówić proszę pana i nikogo nie słuchał. Mógł chodzić na ryby i kąpać się, kiedy tylko miał na to ochotę. Siedział nad rzeką jak długo chciał. Nikt nie zabraniał mu się bić i nikt nie kazał mu chodzić wcześnie spać. Na wiosnę zawsze pierwszy chodził boso, a jesienią ostatni zakładał buty. Mógł się w ogóle nie myć i nie nosić czystej bielizny. I umiał cudownie kląć. Jednym słowem, chłopak ten miał wszystko, co może uczynić życie pięknym. Tak przynajmniej uważali wszyscy udręczeni synowie przyzwoitych rodziców w miasteczku St. Petersburg. Tomek przywitał się z tym romantycznym włóczęgą. – Serwus, Huckleberry. – Serwus, co słychać? – Co tam masz? – Zdechłego kota. – Pokaż. – Rany, zdechły jak nic. – Skąd go masz? – Kupiłem od jednego chłopca. – Co dałeś za niego? – Niebieską kartkę i pęcherz z rzeźni. – A skąd wziąłeś kartkę? – Dwa tygodnie temu kupiłem ją od Bena Rogersa. Dałem mu za nią kijek do kółka. – Słuchaj, tak, a do czego ci potrzebny zdechły kot? Do czego? Do usuwania brodawek. Serio? Ja znam lepszy sposób. Niemożliwe. A jaki to sposób? Woda ze zgniłego drzewa. Woda ze zgniłego drzewa? To do niczego. Nie gadaj, próbowałeś kiedyś? Ja nie, ale Bob Tanner próbował. Kto ci to powiedział? On mówił to Jeffowi Thatcherowi, a Jeff Thatcher Jonemu Bakerowi, a Johnny Jimowi Hollisowi, a Jim Benowi Rogersowi, a Ben pewnemu Murzynowi, a Murzyn powiedział to mnie. A widzisz? No i co z tego? Oni wszyscy kłamią Może z wyjątkiem Murzyna, nie znam go, zresztą nieważne Ale powiedz mi, jak Bob Tanner to zrobił? No wiesz, wsadził rękę w otwór spróchniałego pnia W którym zbiera się deszczówka W dzień? Jasne, że w dzień Z twarzą do drzewa? Tak, chyba tak Co mówił przy tym? Pewnie nic nie mówił Zresztą nie wiem No właśnie, i taki osioł będzie coś gadał o usuwaniu brodawek z gniłą wodą to do niczego. Trzeba pójść samemu w głąb lasu, odszukać zgniły pień, w którym po deszczu zbiera się woda, o północy odwrócić się plecami do drzewa, wetknąć rękę w otwór i powiedzieć na ropuchę i purchawki, zgniła wodo, zjedz brodawki. Potem trzeba szybko pójść z zamkniętymi oczami jedenaście kroków przed siebie, potem trzy razy się obrócić i pójść do domu. Ale po drodze nie wolno z nikim rozmawiać, bo gdy się powie choć jedno słowo, czary stracą moc. Hm. To wygląda na dobry sposób. Ale Bob Tanner tak nie robił. Na pewno nie. On ma najwięcej brodawek z nas wszystkich. A przecież nie miałby ani jednej, gdyby wiedział, jak należy stosować zgniłą wodę. Ja tym sposobem pozbyłem się już tysiąca brodawek. Ciągle bawię się żabami i dlatego wciąż robią mi się nowe. Czasami także usuwam je Bobem. Tak, Bób jest dobry, też go stosowałem. Tak? A w jaki sposób? Trzeba wziąć żarenko bobu, rozłupać je naciąć brodawkę do krwi, potem posmarować obie połówki Bobu krwią i jedną zakopać o północy na rozstajach dróg, wtedy gdy nie ma księżyca, a drugą połówkę spalić. Połówka nasmarowana krwią ciągnie i ciągnie, żeby przyciągnąć do siebie drugą połówkę. I w końcu brodawka odpada. Zgadza się. A jeśli zakopując bób powiesz idź Bobie pod ziemię, precz brodawko ode mnie, to jeszcze lepiej. Tak właśnie robi Joe Harper. A on już był blisko konwil i w ogóle dużo widział. A jak się usuwa brodawki z dechłym kotem? To jest tak. Bierzesz kota i idziesz z nim na cmentarz nocą w dniu, kiedy pochowana jakiegoś bezbożnika. O północy przyjdzie diabeł, albo nawet dwa i trzy, ale widzieć ich nie można. Najwyżej usłyszy się coś jakby wiatr, a czasem nawet ich rozmowę. A kiedy zabierają duszę tego nieboszczyka, trzeba rzucić za nimi kotem i powiedzieć, tak jak diabeł znika z trupem. Tak jak kot ucieka z łupem, niech brodawki mi znikają, czystą skórę zostawiają. Ten sposób usuwa każdą brodawkę. To może być niezłe. Próbowałeś już tego? Hak? Nie, ale mama Hopkins mi opowiadała. W takim razie to musi być prawda. Bo wszyscy mówią, że ona jest czarownicą. Mówią? Ja wiem, że nią jest. Rzuciła przecież czary na mojego ojca. Sam to mówi. Idzie raz ojciec drogą i widzi, że ona chce na niego rzucić urok. Chwycił więc kamień i gdyby się nie schyliła, trafiłby ją porządnie. I co na to powiesz, że tej samej nocy spadł z szopy, na której spał pijany, i złamał sobie rękę? Rany. To straszne. A skąd twój ojciec wiedział, że ona chce na niego rzucić czary? Mój Boże. Ojciec świetnie zna się na tym. Mówi, że gdy ona wlepi tak w kogoś oczy, to czaruje. Zwłaszcza jeżeli coś przy tym mruczy pod nosem, bo wtedy odmawia ojcze nasz na wspak. A kiedy pójdziesz wypróbować kota, hak? Dzisiaj w nocy. Myślę, że tej nocy diabli przyjdą zabrać starego Hossa Williamsa. Przecież pochowali go jeszcze w sobotę, hak. Czy diabli nie zabrali go już w sobotę? Coś ty. Przecież przed północą diabelska moc nie działa. A potem była niedziela. W niedzielę diabły się nie pokazują. Prawda? Nie pomyślałem o tym. — Weźmiesz mnie ze sobą? — Jasne, jeśli tylko się nie boisz. — Boję się? — Żartujesz. — Przyjdź po mnie i zamiałcz. — W porządku. Ty też odpowiedz miałczeniem, jeżeli będziesz mógł. Ostatnim razem miałczałem tak długo, że stary Hejs rzucił we mnie kamieniem i krzyknął przeklęte kocisko. Wtedy ja wrzuciłem mu cegłę przez okno. — Ale nie mów o tym nikomu. — To się rozumie. Wtedy naprawdę nie mogłem miałczeć, bo ciotka cały czas mnie pilnowała. Ale dzisiaj się postaram. Hej, co tam masz? Nic, kleszcza. Skąd go masz? Z lasu. Co chcesz za niego? Nie wiem. Nie chcę go sprzedawać. Jak uważasz, mały jest ten kleszcz. Każdy może tak mówić, dopóki go nie ma. Mnie on wystarcza. Jestem z niego zupełnie zadowolony. Pchi? Jest ich cała masa. Mógłbym mieć tysiące, gdybym chciał. To czemu nie chcesz? Bo dobrze wiesz, że nie możesz. To wspaniały, wczesny okaz. Pierwszy, jakiego widziałem w tym roku. Słuchaj, hak. Dam ci za niego mój ząb. Pokaż. Tomek wyjął papierowe zawiniątko i ostrożnie wydobył z niego ząb. Hak oglądał go chciwie. Pokusa była wielka. Wreszcie powiedział: Na pewno prawdziwy? Tomek otworzył usta i pokazał szczerbę. Załatwione, powiedział hak. Tomek schował kleszcza do pudełka po zapałkach, które jeszcze niedawno było mieszkaniem szczypawki, i chłopcy rozstali się, każdy przekonany, że jest bogatszy niż był przedtem. Gdy Tomek dotarł wreszcie do małego drewnianego położonego na uboczu budynku szkolnego, wszedł do klasy szybkim krokiem, z miną człowieka, który bardzo się spieszył. Powiesił kapelusz na kołku i ruszył na swoje miejsce z pilnością wzorowego ucznia. Nauczyciel siedział na wyżynach swego tronu, w wielkim wyplatanym fotelu i drzemał ukołysany sennym szmerem uczących się dzieci. Obudziło go wejście tomka. Tomasz Sojer. Tomek wiedział, że nazwanie go pełnym imieniem i nazwiskiem nie oznacza nic dobrego. Jestem? Chodź-no tu. Cóż to, przyjacielu? Znowu się spóźniłeś? Tomek właśnie zamierzał wykręcić się jakimś niewinnym kłamstewkiem, gdy spostrzegł nagle dwa jasne warkocze opadające na plecy i poznał je natychmiast. Dzięki owej tajemniczej sile miłości zorientował się też od razu, że obok dziewczynki było jedyne wolne miejsce w całej klasie. Oświadczył więc prosto z mostu. Zatrzymałem się, żeby porozmawiać z hakiem Finem. Nauczycielowi krew zastygła w żyłach. Bezradnie powiódł wzrokiem po klasie, jakby tam szukał ratunku. Zrobiło się cicho. Wszyscy byli przekonani, że Tomek zwariował. Nauczyciel zapytał: "Co? Co zrobiłeś?" "Zatrzymałem się, żeby porozmawiać z Hakiem Finem." Jaśniej nie można było powiedzieć. "Tomaszu Sojer, to jest najbardziej zdumiewająca rzecz, jaką kiedykolwiek usłyszałem." Odpowiedział na to może być tylko ki. "Ściągaj bluzę." Ramie pedagoga pracowało aż do zmęczenia. Potem zasoby nauczycielskiej energii zaczęły się wyczerpywać. Wreszcie padł rozkaz. A teraz marsz na stronę dziewcząt i niech to będzie dla ciebie przestrogą na przyszłość. Wydawało się, że śmiech, który przeleciał po klasie, zawstydził Tomka. W rzeczywistości jednak przyczyną jego zmieszania było pełne onieśmielenia uwielbienie dla tego nieznajomego bóstwa. I bezgraniczne szczęście, że udało mu się usiąść obok niej. Usiadł na skraju sosnowej ławki, a dziewczynka odsunęła się od niego, oscentacyjnie odwracając głowę. Po klasie szły szturchańce, porozumiewawcze znaki i szepty, ale Tomek siedział spokojnie, z rękami na długim, niskim pulpicie i nosem w książce. Powoli klasa przestała zwracać na niego uwagę i powróciła zwykła, senna atmosfera. Tomek począł rzucać na dziewczynkę ukradkowe spojrzenia. Zauważyła to. Skrzywiła się z niesmakiem i przez minutę pozwoliła mu oglądać tylko tył swojej głowy. Gdy się ostrożnie odwróciła, leżała przed nią brzoskwinia. Odtrąciła ją gwałtownie. Tomek łagodnie podsunął ją znowu. Odtrąciła ją ponownie, ale już z mniejszą niechęcią. Tomek cierpliwie podsunął ją znowu. Zostawiła ją tam, gdzie leżała. Tomek nagryzmolił na tabliczce. Proszę cię, weź, mam więcej. Dziewczynka zerknęła na tabliczkę, ale nic nie odpowiedziała. Wtedy Tomek zaczął coś rysować na tabliczce, lewą ręką zasłaniając przed nią swe dzieło. Przez chwilę udawała, że nic ją to nie obchodzi, ale wkrótce zwykła ludzka ciekawość wzięła górę. Chłopiec pracował dalej. Dziewczynka nieśmiało zerknęła na tabliczkę, ale on udawał, że nic nie zauważył. Wreszcie uległa i szepnęła niepewnym głosem. Pokaż. Tomek odsłonił nieudolną karykaturę domu z dwoma szczytami dachu i wychodzącym z komina dymem w kształcie korkociągu. To wspaniałe dzieło zainteresowało dziewczynkę i zapomniała o wszystkim. Gdy skończył, przyjrzała się rysunkowi i szepnęła: Śliczne, teraz narysuj człowieka. Artysta dorysował człowieka olbrzymiego potwora, który spokojnie mógłby przejść ponad domem. Ale dziewczynka nie była pedantką. Potwór zupełnie ją zadowalał, szepnęła. Pysznie. Zrób jeszcze mnie, jak przychodzę. Tomek namalował coś podobnego do klepsydry, z głową jak księżyc w pełni i słomkami zamiast rąk i nóg. Rozcapierzone palce uzbroił w potężny wachlarz. Ach, jakie to śliczne, powiedziała dziewczynka. Chciałabym tak umieć rysować. To zupełnie łatwe, odszepnął Tomek. Jak chcesz, mogę cię nauczyć. Naprawdę? Kiedy? W południe. Czy idziesz do domu na obiad? Zostanę, jeśli chcesz. Wspaniale. Jak się nazywasz? Becky Thatcher. A ty? Ach, prawda, wiem. Tomasz Sawyer. Tak się nazywam, gdy dostaję lanie. Kiedy jestem grzeczny, nazywam się Tomek. Ty będziesz do mnie mówiła Tomek, prawda? Tak. Zaczął znowu coś gryzmolić na tabliczce, ale ona już się nie odwracała. Chciała widzieć. Odpowiedział. O, to nic takiego. Nie wierzę. Tam coś jest. Ależ nic. Zresztą nie będziesz chciała na to patrzeć. Przeciwnie. Bardzo, bardzo chcę. Proszę cię, pokaż. A nie powiesz nikomu? Nigdy. Słowo. Naprawdę? Nigdy w życiu? Nikomu nie powiem aż do śmierci. A teraz pokaż. Lepiej nie. I tak nie będziesz chciała na to patrzeć. Im dłużej tak mówisz, tym bardziej chcę Tomku. I położyła swoją rączkę na jego ręce. Nastąpiła maleńka utarczka. Tomek udawał, że naprawdę się opiera, ale pomału odsuwał rękę, odsłaniając w końcu napis Kocham cię. Ach, ty wstręciuchu. Dała mu lekkiego klapsa, ale zarumieniła się i wyglądała na zadowoloną. Właśnie w tej chwili chłopiec poczuł, że jakieś żelazne kleszcze zaciskają się powoli wokół jego ucha i coś ciągnie go do góry. W ten sposób Ku niewysłowionej uciesze uczniów, został przeprowadzony przez całą klasę i usadzony na swoim zwykłym miejscu. Nauczyciel stał nad nim przez kilka strasznych chwil, aż wreszcie bez słowa wlazł na swój tron. Choć ucho Tomka piekło, serce jego śpiewało hymn radości. Gdy w klasie zapanował spokój, Tomek usiłował rzetelnie wziąć się do nauki, ale był zbyt wzburzony, aby się skupić. Gdy przyszła na niego kolej czytania, robił same błędy. Pytany z geografii zamieniał jeziora w góry, góry w rzeki, rzeki w lądy stały tak, że na ziemi zapanował chaos niczym przed stworzeniem świata. W dyktandzie strzelał byki w najprostszych słowach. To też, gdy wreszcie wstał z ławki, to tylko po to, by oddać blaszany medal, który w nagrodę za dobrą pisownię nosił z dumą przez kilka miesięcy.